Na miejscu po prostu rozeznaliśmy, jak tą drogę byśmy chcieli przebiegać. Co do przebiegu drogi, tu uzgodniliśmy jedno stanowisko. Radni są po prostu orientowani, ci co byli, a myślę, że przed najbliższą sesją będziemy o tym jeszcze dyskutować. Natomiast jest, dlatego przesuwamy w czasie, bo chcemy, żeby został powiadomiony właściciel działki 77, który też może korzystać z tej służebności. Dlatego dopóki nie przyjdzie odpowiedź od właściciela, czy potwierdzenie, że dostał zawiadomienie, proszę o wycofanie z porządku obrad. Dziękuję bardzo. Do porządku obrad zanoszę uwagi. Nie mam przerwania, przystąpimy do głosowania odnośnie zmiany porządkowej. W kolejności pierwszy to zgłosił pan burmistrz. Proszę państwa, przystąpimy do głosowania. Kto z państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad dotacji celowe na zainteresowanie zakupu samochodu mechanicznego na OSP Grodka. Pani Arcyk Barbara? Jestem za. Tak samo Jan? Za. Uczaj Józef? Jestem za. Uczaj Józefa? Jestem za. Ja jestem Franciszek? Jestem za. Dziękuję za Józefa? Za. Jan Mikołaj? Za. Nawetka Grażyna? Za. Piekarz Maria? Za. Święta Andrzej? Za. Poręczki Michał? Romańska Maria? Za. Wrócimy Monika? Za. Zaśladem? Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że punktem zostanie wprowadzony do porządku obrad. Głosujemy do głosowania, proszę państwa, punktu zgłoszony pan radny Pięta. Wyrażenie zgody na utworzenie nieruchomości gruntowej zarządzającej właśnie gminy Gdynia z urzędnością gruntową miejscowości Gorzycy. Punktem proponujemy o wycofanie ze względu, co pan radny uzasadnia. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych za wycofanie tego punktu z porządku obrad? A czy pan za? Aksani Dian, Buczak Józef. Za wycofanie. Buchy Józefa. Za. Jaja Straciszek. Za.
Kędzierski Rosa, Kuraj Józefa, Rani Mikołaj, Małecka Grażyna, ja się wstrzymuję. Pięta Maria, za. Pięta Andrzej, za. Koleński Michał, Romańska Maria, za. Kucidło Monika, Staś Tomatek, za. Zdrowia Zerada, dzisiejszych obrad. Punkt ten, który zaproponowany został do prowadzenia uchwały w sprawie dofinansowania zakupu samochodu, proponuję wprowadzić ten punkt, który widzi. Proszę. Na końcu zadumanym jest na zmiany granicy prognozy finansowej. Zatem, proszę Państwa, przystąpimy do głosowania, że jest zacznięcie w całości porządku dzisiejszego obrad z tymi naszymi poprawkami zgłoszonymi. Akcent Barbara. Tak samo Jan. Za. Kuczak Józef. Za przyjęcie. Kutowiec Józefa. Za. Gaja Franciszek. Za. Kręgłowski Józef. Za. Kuczak Józefa. Za. Daniel Mikołaj. Za. Małecka Grażyna. Za. Pekka Zmarzyna. Za. Pięta Andrzej. Za. Koleński Michał. Za. Romańska Maria. Za. Sidu Monika. Staś Tomatek. Za. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Rada uchwalić porządek obrad przyjęła. Przystępujemy do punktu kolejnego, to jest pierwszy protokół ostatniej sesji Rady Gminy. Czy są tutaj jakieś uwagi do protokołu poprzedniej sesji? Nie widzę, kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu poprzedniej sesji Rady Gminy. Przystępujemy do głosowania. Kapsy, Barbara. Za. Kacamigan. Za przyjęciem. 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 Dany Mikołaj, za. Nowecka Grażyna, za. Piekarz Maria, za. Pięta Andrzej, za. Koleński Michał, Romańska Maria, za. Ucidło Monika, Staś Tomatek, za. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu, to jest informacja druga, bardzo się dzieje. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący. Proszę prosić, panie wójcie, bo nie słychać tu. Naprawdę nie słychać. Ma jedno wolne miejsce. No daleko się słychać. Nie słychać, naprawdę nie słychać. Organizacja i budowa oświetlenia łącznego na terenie gminy Gminy Rzucego Ignacja Praszczyk, finalnych w roku 2019. Zaprojektowanie i dobudowa 159 opraw oświetlenia łącznego z przewodem do wnętrza istniejących słupa oraz na 118 ilości źródł, które wypłaty mogą wypłacać. Na obecną chwilę trwa procedura o zgodnie z zarządcą sieci, to jest prawo dystrybucji i ostatecznym utrzymania zgody z informacją dodania nam to, które wypłacają. Jeżeli chodzi o budowę zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych, też rowerowych, ma się projekt Wojewódzkiej 964 na terenie gminy Gminia wraz z infrastrukturą kompanii Rajd. Trwają bieżące koordynacje z Maratą, na obecnym etapie opracowuje dokumentację techniczną i prowadzi pracę porządkowo-przygotowawcze. Termin tego czynu przewidziany na sierpień 2020. Ponadto trwa opracowanie niezbędnej dokumentacji celem ułożenia szczegółu nieograniczonego na realizację inwestycji przy rozwiązaniu 965. W dniu 1 lutego ogłoszono przetarg, gdyż wyznaczone terminy nie wpłynie na żadną ofertę. I tutaj pan Andrzej Czesław chce pytania odnośnie na dzisiejszą sesję, odnośnie czy nie da się w pierwszej wersji robić w terenach zamieszkałych. No oczywiście też taki postulat składamy wykonawczy, natomiast pamiętajmy, że teraz w związku z tym, że troszeczkę przepisy nie tyle się zmieniły, stosowanie przez organy architektoniczno-budowlane, jak to się mówi, stosowanie przepisów wymaga szerszych konsultacji z tak zwanym kanałem technologicznym dotyczącym teleinformatycznym. I tak naprawdę te prace, które zostały wykonywane są teraz na terenie Puszczy Niepołomickiej, one są tak zwanymi pracami przygotowawczymi. Natomiast jak tylko dostaniemy jakieś dokumentacje, to będziemy w jakiś sposób mogli Państwa poinformować do szczegółów, jak przebieg tej trasy będzie wyglądał. Na razie to wspomnienie programu funkcjonalno-użytkowym. No i kontaktujemy się z projektem Biura Architektyczno-Projektowym, natomiast zadajemy jakieś takich twardy dokumentów i co dotyczących kwestii rozwiązań w tym temacie nie zostały nam jeszcze przedstawione. Trwa bieżące koordynacja drugiego etapu zadania pod nazwą budowa prac przeszkodowych oraz podstawową infrastrukturą towarzyszącą trasą odrodzenia rady na terenie gminy Grób Uchwały gminy etap pierwszy. Termin wykonania to jest 31 maja 2019. Tutaj głównie chodzi o tą ścieżkę na wysokości Młyna i Gruszowica. Państwo wiecie, tam prace trwają, natomiast częściowo będą nakładać na sprawę związaną z przebudową drogi w 965, to będzie
nasz termin reakcji jest krótszy niż zarządu dróg wojewódzkich, także prawdopodobnie będziemy dostosowywać te prace do, znaczy my zrobimy, a później będziemy dostosować do naszych tych rozwiązań. Trwa bieżąca koordynacja zadania podrazu budowa automatycznych rozwiązania mieszkania miejscowości. Dzień trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Dokumentacja została przygotowana do starostwa powiatowego. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę to początek marca. Termin wykonania 31 lipca 2019. Trwa bieżąca koordynacja zadania podrazu rozbudowa budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w gminie w celu utworzenia centrum opieki nad małymi dziećmi. Prace idą zgodnie z harmonogramem i wczoraj otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek, który chcieliśmy uzyskać dofinansowanie z Krajowego Programu Malów plus na zakup wyposażenia również ustawa akceptacji, otrzymaliśmy w Sejmie na liście do dofinansowania 740 tysięcy złotych. Trwa bieżąca koordynacja zadania zorganizowania na temat modernizacji budynku Starej Szkoły w Lipcach oraz zadania podczas podniesienia efektywności energetycznej. Tutaj trwa realizacja projektu zgodnie z harmonogramem. Tutaj już z tego projektu uzyskana tylko szkoła w Lipcach. Planowany termin zakończenia to jest 8.2.19. Jeżeli chodzi o miejsce obsługi rowerzystów w miejscowości Rzymienia, trwa uzyskiwanie pozwolenia użytkowania operatorowego inspektoralnego co do budowlanego, natomiast termin pracy został odebrany od wykonawcy. No i tutaj nasz pracownik interwencyjny prowadził, jak to się mówi, zakrojone prace porządkowe na terenie tego parkingu. Utworzenie placówki wsparcia dziennego w Niedarach ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku. Termin zakończenia wypłynięcia ofert to 8 marca 2019. Jednocześnie stało opracowanie zbiornej dokumentacji celem ogłoszenia przetargu na wyposażenie placówki z jeżdżeniem sprzęt przeciwdziałany na wniosku o dofinansowanie. Podpisano umowę z wykonawcą WRS-a zbiornej podobną utworzenie punktu kasy i dziennika podawczego na parterze w budynku Urzędu Gminy Rzymienie. Planowany termin zakończenia to jest 7 kwietnia 2019. Trwa przygotowanie niezbędnych dokumentów, które wzmocnią wniosku o dofinansowanie budowy obiektu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu rządowego z Ministerstwa Sportu, tak zwana OSA 2019. Tutaj zamierzaliśmy złożyć dwa wnioski dotyczące Bieńkowic i Trawni. Złożyliśmy wniosek dotyczący odrobienia terenów gruntowych, terenów rolnych w Trawni. Niestety tam jest klasa trzecia i czekamy, czy uda nam się te tereny odrobić w terminie do złożenia wniosku. Jeżeli nie, to będziemy prawdopodobnie realizować to w ramach własnych środków bez dofinansowania. Jeżeli oczywiście uzyskamy odrobiny w późniejszym terminie. Trwa rozmawianie dłuższego wykonania na prawo szkolnym rozumie na pracę zadał przez zespole szkolną przeciwkowym Świniera. Jak Państwo wiedzą, w budżecie zmianie budżetowej, o której mówiłem na komisji, również zabezpieczamy przez 200 tysięcy na budowanie małego placu zabaw na terenie dziedzińca szkoły zespołu szkolno-przedszkolnego w Gminie. Złożono wniosek o ujęcie planu zarządu dróg wojewódzkich w Krakowie na rok 2019. Wspólnej realizacji inwestycji polecą wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w miejscowości Ziemi. To jest to drugie przejście na wysokości szkoły. Po pierwsze, które zostało wykonane wspólnie z zarządem wojewódzkim, niebawem zaświeci, ze względu na to, że ta grunt niedawno w lutym podpisywali umowę przyłączeniową, tak że mam nadzieję, że tam nie zostanie uruchomione. Jeżeli chodzi o fundusz sołecki, przeprowadzono w Sołeckim Gminie, przeprowadzono rozmaite kursy od początku podjęcia do domu rolnego w ramach zadania wyposażenia do domu rolnego. Przeprowadzono rozmaite rynku oraz wykonano wyboru oferty na rynku Gosetu, gminy Rolniku, wcześniej komplet rozbrojenia wioski do domu zadania podjęcia do sprawy wykonania do Sołecki. Przez wiecie, więc o opracowanie kosztów inwestycji do domu zadania podjęcia 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 do domu i montaż tego na poziomie programu. To jest program dla Trwa
opracowanie propozycji dla Stosnika na realizowanie budowy. Jeżeli chodzi o sprawy komunalne, to trwa przygotowanie planu opieki nad zwierzętami bezbronnymi na rok 2019. Przesłaliśmy to instytucji celem zaopiniowania, które teraz wpływają uwagi. Podpisano umowę współpracy na rok 2019 ze schroniskiem Krasła i Zarskiej. Mieliśmy obsługującego zresztą poprzedniej liczbie skarży, Komisji Skarży Wniosków. Trwa przygotowanie informacji o stanie gminy za rok 2018. Wysłaliśmy upomnienia dotyczące doległości w opłatach za obejście i odpady. Zlecieliśmy przegląd instalacji elektrycznych i gazowych w budynkach komunalnych i trwa konsultacja gospodarcza w sprawie odbioru odpadów powstałych w wyniku działalności gospodarczej. Tutaj, jeżeli chodzi o tą kontrolę, mamy na celu, zresztą gminy mają obowiązek weryfikować wszystkie podmioty gospodarcze, na które zawierają umowy z firmami, które są wpisane do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy, to znaczy mają umowę śmieci pochodzących z działalności gospodarcze. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Państwa Polskiego do finansowania dróg rolniczych. Odbyło się posiedzenie Komisji Planowania Budżetu, na którym decydowano, że w ramach tego wniosku są złożone dwie drogi: Zielona Wiatr nr 96, Wola Wiejska Wiatr nr 110. Odbywają się zadania miejskie sprawozdania wyborcze. Zostały jeszcze cztery. W tym miejscu chciałem złożyć gratulacje nowo wybranym sołtysom i radom sołeckim, no a tym, którzy są jeszcze przed nimi te wybory, no to życzę, jeżeli oczywiście chcą kandydować, żeby te wybory były pomyślne dla nich. Szanowni Państwo, odbyły się dwa spotkania w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. Jedno dotyczyło 5 lutego w obecności pana burmistrza Nowego Brzeska, jako zastępcy pana posła Tarnowskiego do świętych protestów, które wpłynęły do nas z jednej strony mieszkańców Kardowa, z drugiej strony mieszkańców Gminy. A to było 5 lutego. W ramach tego spotkania zostało ustalone, że będą się na terenie gminy i miasta Nowe Brzesko prowadzone prekonsultacje. Żadne decyzje nie zapadły, dalej, jak to się mówi, wariantem optymalnym jest Erdrów. I burmistrz zapewniał, że procedura dotycząca wydania decyzji środowiskowych ma zadany bieg, w związku z powyższym będzie procedowana. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, odbywało się na w zasadzie poproszenia pani dyrektor, ale również wcześniej prosiliśmy radnych wojewódzkich, osoba pana Stanisława Bukowca oraz pana przewodniczącego Rafała Łęka, o to, aby nie rezygnowano z modernizacji drogi 964. Bo jak Państwo wiecie, w odcinku 3-9 km od cmentarza do Ujścia Stolnego, przetarg bodajże chyba trzeci lub czwarty, jeśli Zarząd Dróg Wojewódzkich się w tym temacie wypowie, został nierozstrzygnięty ze względów finansowych. I wiemy, że po rozmowie z panem dyrektorem Dr. Maj, czy zarząd województwa ma decydować o tym, co zrobić, czy rozstrzygać dokładając pieniążki, czy nie rozstrzygać, ogłaszać kolejny, czy ewentualnie zmienić wariant z tej modernizacji dwuletniej zaprojektuj buduj na tak zwaną modernizację w ramach remontów bieżących, czyli wykonanie cyklu dwuletniej, też pani dyrektor mówiła, tego odcinka 3,9 km systemem po prostu zmiany nawierzchni bez tych wszystkich projektów zmiany technologii podbudowy i tak dalej. Także wiem, że to ma być przedstawione na najbliższym Zarządzie Województwa Polskiego i Zarządzie Województwa Polskiego ma się przygotować. Kolejną sprawą była wybudowanie tych ścieżek wojewódzkich, ścieżek pieszo-rowerowych czy drogowych 965. Również odbyliśmy spotkanie z panem marszałkiem Smułką w tym temacie i z panem dyrektorem Klamczykiem, także tutaj jeszcze żadne starania nie zapadły, natomiast no, mamy problem w związku z rozstrzygnięciem przetargu również na budowę tych ścieżek. Mamy do wybudowania około 6,5 km, natomiast albo się ofertodawcy nie zgłaszają, albo ich ceny no, są kosmiczne, w związku z powyższym mamy pewne rozwiązania, ale jeszcze za wcześnie, aby o nich mówić.
Wczoraj również odwiedził mnie pan starosta Drożdżak z panem zastępcą dyrektora, z panem Sarowatą. Chcieli przeprosić, że dzisiaj nie będą mogli uczestniczyć w tej sesji. Natomiast spotkanie odbywało się przede wszystkim w związku z tym, że jutro również idziemy do zarządu wojewódzkiego celem ustalenia możliwości nowego przebiegu objazdu przy budowie mostu zielonej. Firma Skanska przedstawiła nam możliwość wybudowania mostu zastępczego na czas realizacji umowy. Natomiast on był tak poprowadzony, ten most miał być z prawej strony w kierunku Bocheńskim i on odcinał możliwość dojazdu do posesji mieszkańców, którzy dojeżdżają po stronie już Drwini do Deszczą, są dwa domy i też odcinał możliwość kierunku domu przed mostem od strony Świnia i kopalnia musiała jeździć przez Grodę. W związku z powyższym myśmy ten projekt zaopiniowali negatywnie. No i jutro jedziemy na spotkanie celem rozmawiania tego programu, jaki byłby możliwy wariant optymalny, bo musimy zapewnić komunikację tak zbiorową na trasie Gabułek Kraków, Wodnia i Spina Grodna nie dalej, ale również nasz autobus szkolny, który musi dowozić dzieci. Także prawdopodobnie będzie objazd przez Niedary, oczywiście jeśli chodzi o komunikację zbiorową i samochody osobowe przez Niedary, Wolę Miejską i Drwinie. Natomiast wykluczony jest objazd, oczywiście pod warunkiem, że ten most na zjeżdżony w tym roku wykluczony jest objazd przez Drwinie, ze względu na to, że również na liście na Kidowie, na 8 miejscu jest modernizacja, dokończenie tej drogi powiatowej od szkoły w Drwinie do mostu powiatowego, który został budowany w tym roku. Także starosty powiatowe nie wyraził zgody na to, żeby objazd był realizowany przez strony skrzyżowania z drogą wojewódzką 94 pod Gajówką, prowadząc przez całą Drwinę, ze względu na to, że prawdopodobnie będzie tutaj ta modernizacja drogi wykonywana również w roku bieżącym. Również płynęło nas pismo powiatowego zarządu dróg, że na sesji marcowej zostanie przedłożony projekt w Radzie Powiatu dotyczący pozbawienia kategorii dróg powiatowych tych dróg, o które wnioskowaliśmy o przekazanie im na rzecz gminy. Więc tutaj ukłonę powiatował. No i chyba na tym, Szanowni Państwo, kończę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wygodną informację. Przechodzimy do kolejnego punktu, to jest interpelacja i zapytania proszę Rady do Państwa Rady w tym interpelacji. Panie Wójcie, odpowiedział Pan o spotkaniach w Saczowie dróg wojewódzkich, tylko mi jednego spotkania brakuje, 15 marca. Nie było takiego spotkania. Pomodoro, Panu opowiadam, przynajmniej gmina Drwinia na spotkaniu nie było. To wyczytałem w prasie, że nie uczestniczyła w tym spotkaniu burmistrz. Nie była zaproszona. Nie była zaproszona? No to właśnie wychodzi, że inaczej. Panie Wójcie, oprócz tego, że Pan mówi, że Nowe Brzesko protestuje, ale przecież nas też, za przeproszeniem, dotyczy też naszej gminy. Czyli nie trzymajcie do... Ja tylko, proszę Pana, interpelację. Interpelację, pytam się o spotkanie. Nie było nikogo nas w Zarządzie Dróg Wojewódzkich. To pytanie zadaję do Zarządu Dróg Wojewódzkiego. To powiem, takie spotkanie się odbyło w Zarządzie w sprawie budowy mostu. Dotyczy też mieszkańców mojej miejscowości bezpośrednio w sprawie przesunięcia tego mostu. To jest podwójne pytanie do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Drugie pytanie. Panie Wójcie, zaczyna się sezon rowerowy. Kiedy będzie dostępna infrastruktura około parkingowa na działce 40 przez Wispini? I jeszcze jedno pytanie. Mamy piękną świetlicę z wykluczenia cyfrowego, mamy wyposażoną, no i nieczynna. Dla kogo to ma służyć, skoro dłuższy czas jest nieczynna? Kiedy Pan przewiduje otwarcie tej świetlicy? Czy Pan Dyrektor? No bo to pytanie jest pośrednio do Pana lub do Pana Dyrektora. Na pozostałe pytanie mi Pan odpowiedział i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan da przypomnieć, do kiedy są składane wnioski o KOS-y? 3 marca. 3 marca, dziękuję. Proszę bardzo, panie. Ja przepraszam za wcześniej radną, aby po zostanie gminy, po
rolnicze i chciałabym, żeby napisać taki wykaz, sporządzić wykaz dróg rolniczych i gminy remontowanych w latach 2017-2018 i na obecny rok. Jeżeli jest taka możliwość, to bardzo bym prosiła. I drugą taką mam interpretację, takie zapytanie. Jakie są dochody dla budżetu gminy z wszystkich podatków od większych firm działających na naszym terenie, czyli takich jak SKR, Profitek, Artko, Danda, Żwirownia, Dyk i Stan Wysokiceni, jak się nazywa akurat ta firma, ale prosiłabym bardzo, jaki wpływ na budżet mają właśnie dochody przy podatku w tym miesiącu. Dziękuję. Proszę Państwa, kto z Państwa radny jeszcze? Nie widzę, dziękuję bardzo. Odpowiedzi udzielone są w punkcie 9. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o inwestycjach na terenie gminy przez Zarząd Wojewódzki i Powiatowy. Zarząd Wojewódzki mamy przedstawienie Wojewódzki. Wojewódzki. Na terenie gminy Drwinia modernizacja i inwestycje, które są prowadzone przez nasz zarząd, dotyczą praktycznie dwóch dróg. Jest to modernizacja drogi 965. I tutaj, jak wójt wcześniej wspomniał, że została podpisana umowa ze Skańską i termin realizacji zadania jest szacowany do końca tego roku. I dotyczy to budowy ronda na skrzyżowaniu drogi 94965 oraz budowy zatok autobusowych i przebudowy dwóch obiektów mostowych. Jeśli chodzi o drogę 964, to tak właśnie wójt wcześniej też wspomniał, że po trzecim przetargu okazało się, że kwotę terenu przekroczyły nasz budżet, który był zaplanowany na tej inwestycje. No tak, że do końca, do połowy sierpnia, marca będzie podjęta decyzja przez Zarząd Województwa, czy będzie ogłoszony nowy przetarg, co z tą inwestycją będzie się dalej działo. Jeśli chodzi o zakres tej inwestycji 964, to miał to być wzmocnienie podbudowy, nowa nawierzchnia i realizacja. I jeśli chodzi o drogi wojewódzkie, to by było tyle na obszarze Drwinia, a jeśli jakieś pytania Państwo mają do nas, to możecie Państwo zadawać ewentualnie. Jeśli nie będziemy w stanie odpowiedzieć, to możemy to zanotować i odpowiem pisemnie, także jeśli jakieś pytania, to poproszę. Ja też proszę teraz na pytanie, ten most, który zbudowali w tej chwili na między Zieloną a Siniami. Kiedy on będzie ukończony? Bo tam po prostu na dniu dzisiejszym to tam nigdy nie będzie tego wieku rozwiązać. Na kanale tak. No to jest Szanowni Państwo, żeby była jasność, ja jestem rządzony z panem Tomkiem Dąbrowskim, żyję tutaj wczoraj, pan Tomek Dąbrowski, panu przewodniczącym, nie radny być obecny. I też przeważnie, że podejmowali ten temat tego mostku, ze względu na, jak to się mówi, technologię, bo wiecie Państwo, ten wylewana żeby, to musi to w jakiś sposób, jakiś proces troszeczkę posunąć. Tak jest mówione, że jak tylko się pogoda zmieni i ocenią, że to wyschnie, w każdym razie to prace zostaną zintensyfikowane. Proszę bardzo, czy są, proszę bardzo, pytania, to pan przyznać się do zamówienia. Pochodzę i pan. Ja króciutko, po prostu, bo pani powiedziała już wcześniej, my wiedzieli o tych modernizacjach, bo po prostu, czy te, faktycznie one będą te prace wykonane w tym roku, czy tylko tak planujecie, a po prostu będzie się przeciągać, bo to jest dość duży zakres, szczególnie z tą przebudową mostu. I chciałem zapytać, czy ten most będzie w ogóle nowy budowany, czy jakaś po prostu ten most będzie przebudowywany na zielony? Szanowni Państwo, ja Państwu odpowiem. I panie, jest taka sytuacja, że cały czas mój się toczył z byłem z SZGW, teraz z Wodami Polskimi o to, że oni przedstawiali, że ten most ma być wyższy o 2,5 metra. W końcu zdecydowano, że ten most, ten nowy, bo tak było założone, że mają go rozebrać, i to nowy. W końcu zdecydowano,
zakładano, że faktycznie ten most będzie wyższy 45 metrów od tego obecnego. Natomiast wstępowano do Ministerstwa Infrastruktury oskarżenie o to, aby odpuścić te 2,5 metra, żeby było to 45 metrów, to jest na etapie właśnie wydawania tego oskarżenia o tej wysokości. Jutro, tak jak Państwu mówiłem, jedziemy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, bo ten most będzie rozebrany i odbudowany na nowo. I celem tego, by to przeprowadzić, trzeba ustalić objazdy. To nie jest tak, że to można zamknąć i odciąć te dwie miejscowości. W związku z powyższym termin realizacji jest już przedłużany, bo leży dwukrotnie, bo pierwotnie było to chyba koniec 2016 czy 2017, ale tak naprawdę wiecie Państwo, że na takim froncie robót, to jest od Zielony do Limanowej, to różne rzeczy się mogą zdarzyć. Pewnie ze względu na to, że nie wyobrażam sobie tego, że w trakcie, jak to się mówi, 6 miesięcy będzie na rondzie też ruch wahadłowy, tak jak na moście będzie objazd, będzie zamknięty i jeszcze zatoki autobusowe będą wykonywane, bo to po prostu raczej jest niemożliwe. Jeszcze na pewno jakiś poślizg, Szanowni Państwo, będzie, natomiast wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby to w jakiś sposób wykonać. Jeszcze jedno pytanie o tych zatoczkach, bo zauważyłem, że pod młynem to, co robią ten chodnik, ta ścieżka rowerowa, właśnie jest zlikwidowana ta zatoczka, która ma na miejscu. Nie została zlikwidowana, ale tam nikt nie widział. A była tam, ja byłem tam przystanek. Co tylko przystanek? No ale zajeżdżali. Nie, moi drodzy, no przecież nie, tam pod młynem nie było żadnej zatoki, bo łatwo jest pan. Przecież pamiętamy, co było. Nie było tam zatoki. Mnie się wydawało, że zatoki. No nie, mnie to wydawało, że zatoka przestała. Czy ta wyspa została wybudowana przy wykonaniu, co była Eurowia dotycząca usuwania skutków granic żywiołowych, co było na całej długości wykonywana jeszcze, to był po prostu przystanek autobusowy w postaci wyspy i wiatr przystanek. Natomiast my w naszym projekcie, który wykonujemy, mamy również przesunięcie zgodnie z wytycznymi zarządu wybudowanego przystanku troszeczkę w inne miejsce. Natomiast w tej rozbudowie, którą prowadzi Skańska, jest wykonanie zatokowe, bo tam trzeba dokonać zlików. Niestety nie mamy inwestycji w ramach pasa drogowego, gdzie nie trzeba wybudować, tam się wypaszczać. Natomiast tam trzeba najpierw wygłaszczyć i zrobić projekt. I w ramach tej rozbudowie 96, którą prowadzi Skańska, rondo na Podębu jest 3 zatoki autobusowe w ramach ronda. 2 zielone z dojściami wyższymi, gdzie Państwo na głowę protestują, bo tam im też chcą wejść pod same okna. Brzmieni na kierunku krakowskim i 2 Mikuszewice. Natomiast w Mikuszewicach nie było zatoki. Ale może być. Ale to mogę Panu dać sobie... Ale nie, bo ja mnie się tak wydawało, może się wydawać mi raz źle. Drugi po prostu, a zauważyłem, że nie ma właśnie i mi się wydawało, że tu był. Dlatego pytam. Jeśli chodzi o tę zatokę, to możemy sprawdzić to w projekcie organizacji ruchu, bo mamy projekt organizacji ruchu, na którym takie elementy są naruszone, także to nie jest do sprawdzenia. Tu mam powiedzieć, że
ale na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, lokalizacja jest tam. Ale to wszystko tylko Państwu powinni jako myśli. Osobom zapytanym. Czekam, mam głos. Proszę bardzo. Panie Wójcie, tak jak już widać, jak Pan skończył, to zapytam, to znaczy, czy mamy myśleć tego projektu gminnego, co kiedyś było wykonane, czy ten nowy, co ma być? Bo tak chyba tu Pani Rada pytała, jeżeli chodzi o zieloną. Szanowni Państwo, projekt, który wykonywała gmina Dubinia z porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich, to była planowana do złożenia tak zwanej inicjatywy. Natomiast zostało to, jak to się mówi, niezmaterializowane i miało to przejść na tą rozbudowę Dróg Wojewódzkich 965 do zielonej Dubinianowej. Natomiast rozwiązania te projektowe, które uzyskała gmina, w tym momencie nie są brane pod uwagę ze względu na to, że to inwestorem wtedy na zgłoszenie na rozwiązanie budowy była gmina Dubinia, podmiot Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast teraz inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich, gdzie jest to Miejskańska, wszyscy zaprojektują i budują i oni wskazują dogodne miejsca, a inwestor akceptuje. To oni, jak to się mówi. Czyli tam, gdzie gmina nie otrzymała wcześniej, to teraz są, tak mam to rozumiem. Szanowni Państwo, no, trudno mi się do tego odnieść, natomiast na pewno nie da się przenieść zgłoszenia na nowego inwestora. Pozwolenia na budowę można scedować, ale w systemie zaprojektuj i buduj nie da się, jak to się mówi, zrobić dokumentacji wcześniej, bo po prostu można stracić dotację. Zaprojektuj i buduj, projekt budowlany, wykonawca musi być wykonany po podpisaniu umowy z wykonawcą, a nie wcześniej mieć projekt i zgłaszać projekt systemu zaprojektuj. Więc koszula mistrza ciało, więc przechodzę do swojej drogi, bo jest droga 964 i 775. Mam jedną prośbę, poprosiłem kierownika wcześniej, bo mieliście problemy z koszeniem. Koszenia odbywały się, mówię o poboczy, bardzo późno. Kierownik mówi, że ten problem zostanie rozwiązany w najbliższym czasie, czy on został rozwiązany. Bo jakaś inna firma ogłosili przetarg. Tamtego roku mi tak przynajmniej zapewnia. Pokoszenie poboczy. Chcieliśmy, żeby było w czerwcu, a nie w lipcu koszone czy pierwszy raz. Czy 964? Jeśli chodzi o koszenie poboczy, to będzie to robione na bieżąco, nie zostało wyłonione nowy. Nowe wykonawca, no mówić tam by było. Tak, drugie pytanie ma, wie Pani co, bo święty pamięci dyrektor was przekonywał tu kilku razy na spotkaniach, byliśmy z Sołtysem początkiem lat 2000. że do 2010-2012 droga 904 zostanie przynajmniej wyremontowana. Dziś wie Pan Wójt, te 3 km w naszej gminie, to kurde, za przeproszeniem, ciągnikiem czy jakimś sprzętem się nie da przejechać, bo no parka. Mówimy od drogi, od cmentarza, grobli do tutaj do Donieta. Jeszcze słyszymy, że nie bardzo to będzie wykonane w tym roku, no bo wiadomo, koszty i wszystko idzie. No. Panie Wójcie, no ale jest to priorytet. Wszyscy wiemy, że to jest priorytet. Zarząd Wojewódzkich też sobie z tego zdaje sprawę, bo jak byliście w 2011, na początku 2000, jak pamiętamy, to od Chobotu do samego ujścia była tracza. Po tej drodze było wąsko i była tracza. Pozostało nam 3,9 km. Wszyscy w jakiś sposób są za tym, żeby to wykonać. Zaręczam Państwa, że Zarząd Wojewódzkich też jest za tym. Natomiast na dzień dzisiejszy chcą to zrobić albo zarząd województwa małopolskiego, czy przesuną te środki z innych zadań i podpiszą umowę, czy po prostu będą rozwiązywać w ten sposób, że zrobią to trybem remontowym, tak jak byśmy wcześniej postulowali, żeby zmniejszyć te nierówności, o których Pan mówił. No zmniejszyć, no bo... Czyli daje pod stronie, nie tak to było zrobione. Nie, wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że to, co zrobiono od niedawna, te tam 700 metrów, to było robione na gorąco po to, żeby w jakiś sposób wykorzystać z jednej strony środki, a z drugiej strony poprawić, natomiast to nie będzie tak wykonywane, jak tam to było wykonywane, bo zdajcie sobie Państwo sprawę. Bo wiadomo, że tam Panie Wójcie chodziło chyba przebudowa remontu mostu, są duże koszty, zdaje sobie sprawę, czy nie dalej. No, proszę Państwa, będziecie wracać od nas ze sesji, popatrzcie sobie na przejeździe Grobli pod Romańskim. No tam jest zaniżenie 10 cm, no to jak, no naprawdę pasowałoby to naprawić i te zaniżenia. Ale w tym projekcie jest to do przebudowy. Ale Panie Wójcie, jest takie zaniżenie, to bieżący patrach, żeby to naprawić. Tak jak już Wójt wspomniał, to jest wszystko do przebudowy. To znaczy to 934 jest do przebudowy. Tak jak mówiliśmy przed chwilą,
było czemu federalnych, były przedstawione oferty, które znacznie przekraczały budżet państwa i dlatego zarząd województwa musi podjąć decyzję teraz, znaczy do końca, do połowy marca najprawdopodobniej, co dalej z tym zrobić. Także to też nie jest sposób, żeby... Ale jest to taki wniosek do pani i do pana, żeby po prostu na bieżący. Tak, ale my widzimy, jeździmy po tych drogach i zdajemy sobie sprawę, jak to wygląda. Ale nie, my przynajmniej te miejsce, co skasuje tu i radny robi, potwierdza, że po prostu w ramach na bieżący to naprawić na tym przepuście za cmentarzem jest no sobie też potwierdza. Ten odcinek tylko przecież ja wiem, że wiadomo, że jak nie ma pieniędzy w budżecie, to przetargu nie można rozstrzygnąć i tu się z państwem zgadza. Proszę państwa, następne mam, muszę na koniec podziękować, bo zauważyłem, że przed sesją zostały obcięte krzaki przy drodze wojewódzkiej. Cieszę się, że to zostało zrobione przed sesją, świeżutko. Przynajmniej nie będę musiał wracać, dziękuję, że się to zrobili. Ale to rejon Krzeliński, żeby już nie było zrobić, bo zawsze to zważałem. I proszę państwa, przechodzimy już do przyszłości. Ja wrócę się, mamy piękny projekt mostu w Ispini, czy jakieś spotkania, bo słyszę, że w Nowym Brzesku będzie spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy, a z naszej strony przewiduje zarząd dróg wojewódzkich spotkanie z mieszkańcami, czy nie? Nowego projektu mostu, no przeprawy Wiślane. Panie Andrzeju, wiecie pan, że takie spotkanie, bo zarząd dróg wojewódzkich nie organizuje sam spotkania, tylko na wniosek pana Wójta. Ja pana wziąłem do gabinetu, pokazałem jak to wygląda, bo jest pan najbardziej zainteresowany, bo masz pan całą postę z zasłoniętą ekranami, pan ją zobaczył i nie zgłaszał pan protestu. No nie, no dobra, wszystko. Jeżeli pan sobie życzy spotkanie z zarządem dróg wojewódzkich, wystąpi jutro o takie spotkanie i na problem. Dobrze, czy to tego wyszło? Ja panie widzę, widzicie prezydenta. Tak, także żaden problem, bo w Nowym Brzesku dzwonią do mnie i w Nowym Brzesku będę uczestniczył w takim spotkaniu i na pewno nie przepuszczę. To tylko tyle mam. Dziękuję bardzo. Drogi powiatowe, to myślę, że do pana radnego to w innej trybie. Ja mam na chodzi mi o chodnik w dzielnicy. Zobacząc w kierunku pod moje rozmiary mórz. No, od jednego roku. Bardzo jest opóźnienie, że to się wiele tak. Burka się zrobiła, a badają się postki. No, ja zgłaszałem, że kiedy pani, która badała, to nie chyba pasowały, to musiałem wyrównać jakoś. Pan zgłaszał do zarządu? Do sesji. No. Wy wyznaczaliście poprzedni sesji. Proszę pana. Ja tylko teraz ja ciebie zanotuję. Tak, to proszę. To dobrze by było to przyjrzeć, żeby naprawić, żeby taki ludzie przewracają. Ale to jest sprawa dotyczy tego, że te odcinki, które zostały obciążone ciągnikiem, będziecie tak dużo, że być może to nawet spowodować. Nie jest przeznaczona. Tak, to się bez tego zobaczy. Kto z państwa się pan jest? Ja chciałem jeszcze do pana radnego powiatowego, mogę? Przejdziemy za chwilę do tematu. A na temat drogi. Będziemy rozmawiać z panem radnym. Czy to pani zarządzał, że państwo są też inni? Ja tylko chciałem przekazać tutaj na kierownika, następcy kierownika rejona, również pani dyrekcji zarządu dróg wojewódzkich, no podziękowania za to, że państwo w jakiś sposób tyle ile możecie angażujecie i teraz prośba jest o to, aby faktycznie wspólnymi silami skończyć te 39 km, żeby faktycznie te środki finansowe postarać się, żeby one nie pochętowały. Nam bardziej zależy na tym, żeby, jakby się okazało, ten remont możliwy, tylko nie w odcinkach, o szybach, w ogóle niż tylko faktycznie zrobić do końca tego roku, bo wydaje mi się, że dla osób korzystających z tej przeprawy szkolnej jest nie do końca jest ważna podbudowa, oczywiście dla użytkownika czy zarządcy drogi jest ważna, bo za chwilę będą przełomy, tak jak na tym odcinku wykonaliśmy wspólnie do cmentarza, no już tam widać, że to zostało w 14 zrobione, już troszeczkę tam gdzieś siada, natomiast bardzo duża prośba o to, aby w jakiś sposób złączyć siły i w każdym razie tych 39 km. Myślę, że zarząd województwa małopolskiego ma tam kwotę na uwagę, więc wszystko, z tego co wydaje,
jest wola dołożenia tych brakujących pieniędzy, bo mieliśmy spotkanie też z marszałkiem. I jest wola dołożenia tych brakujących pieniędzy, natomiast trwają negocjacje, czy to faktycznie ma być aż tyle, bo tam brakło w pewnym momencie do najniższej oferty 5 milionów złotych. Jest to duża kwota, jest, że tak powiem, jak gdyby podstawa do tego, żeby podważać wycenę takich ofert. Gdyż nie wszystkie materiały są o tyle, które by uzasadniały aż taką różnicę od kosztorysu inwestorskiego do wykonawczego. Panie Józefie, proszę bardzo. Ja chciałem pana Piotra zapytać, bo po prostu 3 lata powiatów gminy na pewno dzieliły ten fundusz drogowy. Jaka jest szansa, żeby ta droga była wykonana w linii pod most? Ta, która jest... Jest praktycznie pewność tego, że zostanie ona wykonana. Natomiast to jest w tej chwili na etapie ministerialnym. Ostatnia decyzja pozostała do tego, żeby była decyzja o tym, że ta droga będzie realizowana w takim samym kształcie i formie, jak ta, która jest tutaj była wykonana. W ramach tej samej drogi, że tak powiem, obecnie tworzymy prace projektowe na wykonanie chodnika za mostem na Drwińce. Do ostatnich zabudowań w Drwini. Także tam też jest wola rozbudowy tej drogi. Natomiast rozumiem, że tam nie ma tej kwestii przekazania też tej drogi. Nie, tylko chcemy tą drogę, która jest do szedł z Drwini do środka i nie da nam do zawodu badanych, który jest to Wojewódzkiej do Wojewódzkiej. W ogóle na przestrzeni spotkałem z przewodniczącym, z panem sekretarzem, się dowiedziałem właśnie, że zarząd dróg powiatowych przygotował pismo do Rady Powiatu o przekazanie tych odcinków dróg. I tylko nie miałem wiedzy, nie dopytałem się, czy nie chodzi przypadkiem o drugie, żeby to nie kolidowało, bo jeżeli powiat uzyskał. I teraz rozumiem, że tego nie ma. Pani jeszcze w roku poprzednim zresztą za zgodę, tak? O to, żeby te 2 odcinki dróg ze względu na kanalizację.
Proszę bardzo, panie. Chciałabym zapytać, panie przewodniczący, czy ta droga w gminie do mostu będzie przebudowana tak. Z chodnikiem, a za mostem? A za mostem jest w tej chwili opracowywany projekt chodnika. Chodnika, nie, to pani. Przebudowa też ze zlikiem. Tak, ze zlikiem, tak. Przebudowa chodnika to już na wieczną z poszerzeniem drogi tam do tej. Do paralelu, tak. Do klasy. Ta droga będzie tylko do lasu, czy podwórka? Nie, do ostatnich. Do ostatnich zawodów. Natomiast przynajmniej takie te ustalenia, jak tutaj prosił pominiony, jest mówię na razie wygląda na to, że byłem zarządzeniem Polską w Kamienicy Obradu. Natomiast prosiłbym zapytać, czy faktycznie, bo mi wczoraj też nie mogę nam powiedzieć, czy jest zlecony dalszy projekt, bo mamy wtedy jeszcze z tamtym powiatu i ustalali, że całą dokumentację planują do skrzyżowania tego województwa, natomiast w pierwszej kolejności będą do ostatnich zawodowań, natomiast rozbudowują to samego pytania. Lecili to etapowo, czy nie? No ja zadam takie pytanie, na pewno, bo jeżeli będę na sesjach, na pewno będę miał. Proszę na przykład. Jeżeli chodzi o drogę klasową Nilary, Kawułek i w szczególności między Nilarem a Wielkami, wszelką nie zapadnięty, to się wjeżdża, gdzie mi terenowali tyle razy, jeszcze nawet pisma z trzech miejscowości składamy do zarządów i prosił o interwencję. I jeszcze ta droga klasowa w miejscowości Nilary, po prostu przekazanie na gminę, ale tam tak trzeba być i dziury, że nie da się przejechać. Teraz po okresie zimowym prosimy o uzupełnienie tych dziur. To mocno prosimy po prostu zapytać. Nie, bo to są też takie istotne informacje, żeby wiedzieć, czy chodzi o przychodzi po prostu. Ta droga, o której sobie mówił, ona przebiega przez Niedary, to jest to pisane na bieżącą naprawę, to przecież też trzeba było wykonać, natomiast ten mostek od Niedary drogi wojskiej do Sokiej Miejkowic, no to on już zostaje zarządzie. I na pewno będę o to się starał, bo jeżeli tak pozostaje, to nie ma wątpliwości, że tak jak powiedziałem, oni skwapliwie skorzystają z tego, żeby, że tak powiem, zlekceważyć ten temat. Zrobię wszystko, żeby się tak nie stało. Panie Prosie. Czy pan jeszcze proszę bardzo? Panie Prosie, myślę, że przekazanie dróg, to już pan kiedyś wnioskował do pana starosty Pająka też w tej sprawie do jednocześnie i myślę, że to pan musi popierać, bo kiedyś to nawet pańska inicjatywa była w tym. Panie Piotrze, mam następne prośby, zawsze koszula bliższe ciało, jak to mówię, o jakieś tam dwa samochody kamienia na drugie szukowałem piworówkę, tam poprawić. Dokładnie pan wie, gdzie to jest, bo mi raz chyba pan korzysta. No, mieszkańcy naszej gminy bardzo mało korzystają, ale te dziury pasowałoby. Ale jest to droga powiatowa, bo ja nie chodzi. Bardzo bym prosił, żeby... Natomiast pojawiła się taka, jak to się mówi,
możliwość, gdyby w jakiś sposób, na pewno nikt nie mówi, że nie będzie to robione, natomiast może potanić, jak to wszyscy mówią, wyjść do remontu, ale to jest dalsze, na razie jest brane pod uwagę to, że to dokłada, zarząd decyduje o tym, żeby dołożyć środki finansowe i zrealizować ten zakres, który jest przekazany. Dziękuję. Jeszcze mam. Proszę bardzo. Ja mam jeszcze jeden wniosek do pana kierownika na przyszły rok. Chodzi o drogę 775. Chodzi o most, o chodnik. Bo jednak utrzymanie chodnika w tym roku fatalne. Dużo ludzi biega ze strony Nowego Czeska i po prostu schodzą na część jezdni, gdzie samochody przejeżdżają, bo naprawdę jest ślisko. I drugie to są te tutaj, tak, zwróci uwagę, że jak jadą od Proszowi, proszę pana, to żeby nie wypychali ten śnieg na chodnik, no bo wtedy się robi taki wałek, aż źle przejść. No może w Izbie nie nawrócą, no faktycznie to będzie utrudnienie, bo muszą przejechać i żeby przepchali w stronę prawą, czyli w kierunku Nowego Czeska, czyli Herdowa, mam tam powiedzieć, tu. No jest taka techniczna sprawa, no to są też potwierdzajmy, robi wałek na chodnik. Tam idą bariery, wejdzie się z tronadu, a tu jedzie od Proszowic, no i zawala chodnik. No i oni są zadowoleni, oni nie żyli, tylko że... No nam dziękuję. No to znaczy, szeroko tak prosimy, żeby to uwzględnić. Tak, oni kochali się. Proszę bardzo Państwa, to jest ta sama droga. Ten problem to przedawiamy lat. Jeżeli jedzie któryś z kierowców, bo to nie jest wina rejonu dróg, to jest ludzi, którzy pracują na sprzęcie. Jest kierowca, który jedzie od Proszowic, nawróci pod Wispili, wraca i pięknie odśnieża na stronę prawą, gdzie wszystko przez bariery spada z mostu. Drugi jedzie od strony Proszowic, pół na dole wypieprzy, cały śnieg na chodnik mamy w tyle. A najgorsze, słuchajcie, najgorsze to nie jest jeszcze w tygodniu, najgorsze jest piątek wieczorem albo sobota. Bo rejon dróg wojewódzkich, jak dostanie sygnał, to zmobilizuje tam na przykład w czwartek odśnieżą. Ale jak się chodzi to piątek, to już nie ma nikogo i jedziemy tak. Piątek, sobota, niedziela, chodnik jest zawał. Ale to są winni ludzie. Proszę Państwa, ale w trakcie zimowego utrzymania dróg pełnimy dyżury w weekendy również. Także jeśli są jakieś zastrzeżenia, są podane informatorzy na stronie głównej numery telefonów, które są dostępne całą dobę. I teraz powinno się tak odbywać, że jeśli są jakieś zastrzeżenia do zimowego utrzymania dróg, to bardzo prosimy na bieżąco zgłaszać, bo my możemy podjechać. Jeśli występują, no wiadomo, że na całym odcinku nie jesteśmy w stanie wszystkiego na razie objechać, prawda? Ale jeśli są takie właśnie zastrzeżenia, jak takie sytuacje, to my byśmy prosili na bieżąco i są telefony, jesteśmy dostępni, także bardzo prosimy na bieżąco, bo w tej chwili my nie jesteśmy w stanie zapobiec temu. Nie, my mówimy o przyszłą zimę, że porozmawiamy to. Dlatego mówię, że jesteśmy dostępni, nie tylko dla ciebie. Mamy służbowe samochody, możemy podjechać, sprawdzić, zwrócić uwagę wykonawcy, bo po to pełnimy te dyżury. Dziękuję bardzo. Jeżeli odnośnie do drogi powiatowej, ja tu jestem wnioskiem jeszcze parę rzeczy, żeby w samochodach zgłosić się, żeby przeczyścili cały teraz piasek, który jest sypany, wszyscy wchodzili z dzięki. Mamy zarówno do utrzymania i oczekiwania dróg, żeby to bardzo utrzymywanie taką. Przecież to jest sytuacja, czy nie, czy to nie będzie z tej rady na dróg, tak, przeczyścili, ale to czas. Proszę bardzo. Jeśli można, że tylko Państwu, bo wspominając o tej drodze, z drugiej strony ramy, taka bariera przewodowa miałaby podnieść tą klasę do drugiej powiatowej, do drugiej wojewódzkiej. W tym celu, że jeżeli by zostało kiedyś zrealizowane, to w tej chwili też trwają prace, tak powiem, już koncepcyjnie takie projektowe na połączenie węzła dostawowego przez tę dwa wodni. Także by była połączona po prostu, żeby było łatwiej dojechać do autostrady w sposób w ogóle. I na tym spotkaniu z marszałkiem, o którym wspomniałem, nadmieniliśmy, że jest jakby potrzeba i wola też nie tylko po stronie powiatu, ale po stronie gminy Wybinia też, jeżeli by się doszło do nawiązania współpracy z gminą Wątnia, przedstawiliśmy konieczność myślenia o tym, żeby do strategii rozwoju województwa małopolskiego wpisać budowę mostu na Rawie. Tak, żeby po prostu na wysokości, nie wiem, czy Mikuszowic, czy Wyżyć, czy na tym odcinku po prostu Białówek, doszło do wybudowania takiego mostu, który by nam po prostu wszystkim umożliwił gdzieś do węzła autostradowego.
Rzeszowie de facto. Jeżeli by się udało podnieść po prostu pasy tej drogi, to mielibyśmy bez bardziej że są drogi, to tak to. Ale to kwestia, że tak powiem, mostu będzie możliwa po zakończeniu tego mostu kwotosudowego, po połączeniu z drogą KM20. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania o nasz dróg? Proszę. Chciałabym się właśnie usunąć, jak na drodze mamy poprzednią prawówkę, którą do tego do skrzyżowania, bo jest to do dużej ilości też wszystko do tych prawie. I jeszcze przy okazji, chociaż nie mam też przedstawicieli rzeczami do Kwiatowej, chciałam prosić, że spieszymy się na zakręcie, wyjeżdżając z Kruszowic do Woźniaka. Tam już parę razy doszło do wypadku, który jest taki dosyć ostrym. Chociaż gdzieś wszystko można tam nie zauważyć, że na lekach tam właśnie ślad jest zniszczony nawet znak nasz. Także może tam jakieś... No, można prosić nie coś takiego, bo wszędzie tam do wyżyć jadą, na każdym ruchu coś takiego jest, a tu akurat nie ma. Także... Dziękuję bardzo. Nie widzę, że tu już do dyskusji na temat mostu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego, to jest zebranie sprawy zdaniem z rolnictwa i regeneracją. Proszę Państwa, prosiliśmy tutaj przedstawicieli Polskie Wody, tak pana Rodrygę, tak też nie ma dzisiaj nikogo. Trudno. Mamy wszystko, jeżeli chodzi o rolnictwo, to wiem, że wszędzie podałem do jeżeli są pytania do pana Stanisława, to proszę bardzo, pan Stanisław chce mi poinformować, jakie zarząd powinien działać, żeby co zacząć działać w tym roku. No to może odczytam. Może odczytam. Tak. Proszę bardzo, panie Stanisławie. Przede wszystkim zawsze o finanse. Plan finansowo-rzeczowy na rok 2019. Zaczynamy od Wiśmin. Wyczyszczenie rowu melioracyjnego okrążek. Nie znam tego z tego kanału. No, to jest odjaśka pająka, ciągnie się od, tak się do Wiśminy wiesza, na odcinku 600 metrów bieżących. Wzdłuż Puszczy Niepołowickiej. Tak, Mikrzowice. Wyczyszczenie rowu melioracyjnego numer 1. Też dokładnie nie wiemy, ale to mamy wysokość wyjeżdżeli. Dziewięć. Wymiana przepustu na drodze przez gminy obok remizy oraz wyczyszczenie rowu melioracyjnego w kierunku Moradzice i Wyżyce. Wyżyce. Wyczyszczenie rowu melioracyjnego numer 3. Przebudowa przepustu na rowie numer 3. Gawów. Wyczyszczenie rowu Klemańskiego w kierunku Gawów. Świniary. Wyczyszczenie rowu Tarnawa. Oba z rowu bieżącego do śluzy numer 1. Zielona. Wyczyszczenie rowu melioracyjnego pomiędzy Roniem i pana Połącarza. Wyczyszczenie rowu wchodzącego z Drwini, biegnącego przez zieloną do wału Drwinki. Drwinia. Wyczyszczenie rowu Zaczerni. Trawniki, wyczyszczenie rowu przy obrani Kędziora. Drobna, wyczyszczenie rowu melioracyjnego Jeczejna. Wyczyszczenie rowu Ostrówek, Jeczejna oraz rowu Bronie w kierunku domu Kuzyna. Składki na rok 2019 oraz prowizje dla sołtysów zgodnie z uchwałą delegatów pozostają na poziomie roku ubiegłego. No, dobra, dziękujemy sołtysom, że jeszcze ta ściągalność jakaś przez te lata wpłynęła po prostu. Zostały jeszcze parę groszy, ale to był duży polski rok rolników indywidualnych. Ale co będzie z tymi dłużnikami? Bo każdy wiemy, którzy zalegają na naprawdę duże sumy. Zaczniemy tu od pani sołtys zielonej, która robi największego dłużnika ma, to jest Danda. Nie będę czytał sumy, bo to jest zarażająca suma. Pan sołtys z Nieda też ma tych dłużników, których pasowało być wiązani. No i inni sołtysze, którzy mają tych obszarników dużych, to zalegają.
ci inteligentni rolnicy płacą po prostu, płacą drobne sumy wszyscy na bieżąco, jeszcze na ściągalność wyznamy z opisu. Jest dosyć duża. No a ci obszarnicy nie płacą, no i nie wiadomo jakich tam z drugiej strony wziął, że to znaczy nie płaci. No, składki na rok 2019, a teraz o tych, które mamy. Walne zebranie delegatów gminnej spółki wodnej podjęło uchwałę dotyczącą budżetu na rok 2019, przyjmując budżet w kwocie dochodów na 56 tysięcy złotych. Do zarządu gminnej spółki delegaci wybrali następujące osoby. Przewodniczący to Jadubo, Stanisław Tabor, zastępca pani Anna Krasa, pani Krystyna Donner, sekretarz, Piotr Paluch, sołtys ze Śmiar, członek zarządu, Władysław Kaźmierek, członek zarządu domu. Tak to wyglądało ten budżet na ten rok. A chodzi jeszcze o to pismo, które otrzymałem dzisiaj od Ziewina, o ten przepust. No to ten przepust będzie zrobiony, ale to będzie w ramach takiej po prostu awaryjnie, no to po przebudowa całego, no to nie wiem, tam będą dość duże koszty, no bo trzeba ten asfalt przecięć drogę. Na dzień dzisiejszy to możemy zabezpieczyć to i rury dosztukować i ziemię mu obsypać i na razie tak przynosi, a ta drożdża będzie na pewno. A drugie jeszcze zapytanie do pana Buczaka, tą ziemię kto tam, czyja to decyzja? Tego kto tam mieszka, no nie wiem, no to ja tam nie mieszkam, ani różna z nich i ktoś decyzję... Samowolę zrobili, ludzie robią nie takie samowolę, robi mosty bez pozwolenia, inne rzeczy. Tu się ludzie upominają o jakąś drożność tam minimalną, ale czy przyszedł ziemię, czy kipry, nawet nie wiadomo jakie patelnie, zasypano, albo trzeba było wkryty kanał, zrobić rurę, wstawić i zasypać, co to było osobę. No ale tak zasypać rów, a upomina się o drożność, to ja nie widzę. Żeby to ktoś rozwiązał. Zasypać cały i mówił, ale proszę decyzję, żebym podjął. Żeby tak zasypać. No, nie to będzie zrobione i jakie będą fundusze, gdzie będą pierwsze potrzeby, to każdy sołtys znany ci z Narowy i Łotwy i tak dalej. Czy radni, no, proszę zgłaszać. Będziemy fundusze, nie będziemy po kolei, gdzie będzie pilniejsza praca, będziemy robić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wieczór. Po której pani jeszcze chciałem... No ja to chciałem się z tego jednego ustosunkować. Można, nie? Bo myślę, że dalej. Panie Przewodniczący, chodzi o to, bo myślę, że budżet nie będzie większy jak co roku, bo są składki te same. Jeżeli się postaracie o dotacje, myślę, że dotacje będą te same. Więc się nie narobi, ale się dużo zrobi. Ja bym proponował, żeby zrobić ten przepust, bo to już lata idzie. Faktycznie ta pani pieniądzowa ona mieszka w takim punkcie, że jak są duże ulewy, tam woda spływa z całego Dziewina, aż ten, z całego podłoża, tym po prostu rowem, co był robiony, no i nie mieści się, ja nie wiem, czy ten, no, widocznie oni tam mieszkają, obserwują, że po prostu nie przechodzi przez drogę, ona proponuje przerobienie tego rowu. To by nam równie, to jest na drodze gminnej. Myślę, że jeżeli się odpowiednio postaracie, pan wójt może dołoży i zróbmy ten rów, jak faktycznie ta woda przechodzi z tej rury plastikowej, które teraz są po prostu o odpowiedniej średnicy. Robili taki rów w Dziewinie, koło mnie tam, to jeszcze poza pana drobiny, pan Kula jeszcze był wójtem. Nie kosztowało wielkiego majątku, SKL to zrobił. Przecięli raz drogę, nałożyli asfaltu i we workach jest do dziś to pięknie, ładnie woda spływa. Myślę, że, bo to takie łatanie dziur, no to tam nic nie. Ludzie tak robią, jak pan mówi o rynku. Ale kiedy w tej chwili o co chodzi, nie znamy to miejsce. Co? Znamy to miejsce przed remisą, jeżeli chodzi o ten czek. No byli tam, byli przedstawiciel gminy, byli oni, byli widzieli. Ten pan, ja nie wiem kto tam mieszka, on się nazywa, po prostu czy nawalili z ziemi na pobocza z jednej i drugiej strony, obrezło się zawaliło. W tej chwili po prostu przepust i woda jeszcze robi. Trzeba odwalić, ja nie wiem. Po prostu podmyła woda. Wiemy, o czym się trzeba zrobić. I co trzeba zrobić, a jak tego nie zrobimy, to będzie dali te kupie, pisanie pism i będą inne. Słuchajcie, posłuchajcie.
na sali jest trzech przewodniczących spółki wodnej, także myślę, że między sobą nie wiem, zdali. Wracam. Pan Sami chciałem miał właśnie. Pamiętam, czy jest wybrana firma, która będzie robiła te wszystkie prace, które tu pan przedstawił? Jedno pytanie. A drugie to jest prostowanie mam do tego całego przepustu i tak dalej. To jest jedna kwestia tego przepustu. Tam rzeczywiście tam ta woda coś tam stoi, ale jest jedna kwestia, bo tam jest drugi przepust, który konieczny jest zrobiony nowy, jest pan Jurek go wie, pan robił, a ten drugi u Namary jest po prostu. Tam jest wąskie gardło i to po prostu tylko stoi tam. Oni tutaj ten ruch, nie wiem co zrobili, tutaj jest z tym przepustem cały kłopot i tak. Ten drugi przepust, który tam jest za tym kątem, on to wstrzymuje. Natomiast ten panel, który tam górę wstawił, na tą dużą taką plastikową, chyba 80 może, 50, nie wiem. Jest tam jeszcze następna rura jakaś odprowadzająca pewnie wodę. No i teraz nagle zeszli się. Ja byłem mimo tej racji, bo nie trzeba tam chwilę, ale oni po prostu teraz się przejeździ do Krakowa, mieszkają w Krakowie, nie wiem jak to rozstrzygną, co to. Kto to robi? No nie wiem, jak to w ogóle. Dostał pozwolenie od pana Józka, panie który się tam mówię znany. Panie Sadysiu, panie Sadysiu, trzeba być znany, trzeba się tam na miejscu spotkać, powiadomić, wyjeżdżać z świetem i rozwiązać problemy. Bo my tutaj będziemy robić jedno, że nie też nie rozumiem. A sami też tak. Tak, tylko to jest takie trochę powiedzieć, bo ta sprawa to jest taka, bardzo garnujesz. Kwestia jest taka, że pan, to jeszcze pan Józef Kuczak był przewodniczący. No właśnie to samo. Już byliśmy pani Śmieniądzowa, pan jako prezes straży, zresztą tam była, że ten przepust trzeba wykonać, ale przecież wiedzieli, że tym przepustem przepływało. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że gdzieś musi być odbiornik. No jeżeli jest taka sytuacja, że mówimy o tym, że ten przepust to jest jak takie tak zwane złoto Sfinksa, że to jest tylko co panią Pieniądzową urządzi, to jest nieprawdą, bo przecież byłem teraz przewodniczącym. I na całym odcinku, nawet do tej posesji, którą teraz podobno pan pozwolił zakryć mu ten ów. No to nie, albo ja bym nie wydaje. Facet twierdzi, że pozwolił mu pan wsadzić rurę. To jeżeli co tak powiem, no to tak twierdzi. To nie ja, to bo przecież tak, a pan wydaje wszystkie polecenia, tak samo, nie, bo są uchwały rady i pan realizuje, tak samo ja realizowałem. Pan przewodniczący zarządu spółki jest podpisany pod pismem pozwalającym mu zakryć ten ów. No to jeżeli mówimy w ten sposób, teraz chcemy zrobić wyżej tego rowu przepust, który tak naprawdę, żeby on spełniał swoje oczekiwania, bo on nie może być szerszy, grubszy, położony niżej. Przecież musimy wiedzieć o tym, że to musi być ze spadkiem, żeby to w jakiś sposób odpływało. No i teraz jest pytanie, bo w tym piśmie, które pan przekazał, nie ma napisanego, na jakiej rzędnej ta rura ma być, nie ma na jakiej długości ma być studnia i tak dalej. I teraz niech pan sobie wyobrazi, że my robimy to, co pani Pieniądzowa i co pan teraz postuluje, wsadzamy rurę, tak? Teraz się okazuje, że bierzemy firmę, która robi niwelację i okazuje się, że ta rura, którą wsadził pan za pana pozwoleniem, jest za wysoka. Co mamy z tym zrobić? Mamy wziąć koparkę i zapłacić facetowi, który zostanie wyłoniony, bo pan spółka wodna będzie musiała za 6 miesięcy wykopać kopu rurę i wsadzić ją na nowo. No więc pamiętajmy o tym, że jeżeli takie rzeczy, zresztą kilkakrotnie postulowałem do pana Biernata, jak był przewodniczący spółki wody, żeby przestać wydawać zezwolenie na przykrycia rowów. Bo to jest głupota. Naprawdę. Nie wiem. Na rów wydał i tyle. Proszę bardzo, pan sobie nie zbiera. Panie przewodniczący, 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 ta firma tu nie płaci tak samo, także nie należy do tego kończyć. I po prostu, że nic się nie robi, oni płacą i takiego prawa nie ma, żeby ich przymusić i ja jestem bez siły. A to tu jest tak. Tutaj na przykład 30 kanał dziewiński i wszystkie miejscowości płynie woda i po prostu wpływa w wysokości dalej. Jeżeli się krawa zamknie na tej rzece Dwince, to
Cała woda w ogóle w tej miejscowości przyjdzie do Dziedza, bo jeżeli nie połączenia tego roku 90 przepompowią, to zaleje cały Dziedza. No i kasowo mieszkańcy też mają rację, że jakoś to trzeba zrobić na koszy, i żebyśmy robili na kompleksowo, to zrobić nie dalej, bo to jest najniżej, to jest wszystko, a nie na przykład zrobić kawałek, kawałek, to kasowo na sercu. Ja to wnioskuję od paru lat, ale jest zimno. Tej składki, są jakie są, mieszkańcy są płaci. Tak trzeba 20 lat zapłaci, a takie słowa 50 lat nie płaci. No i skąd też tak będzie? Jakieś prawo to było, żeby po prostu przymusić w ogóle jakoś to. Nie tak, po prostu część roku, które będzie dla tym, to są po prostu nieuwłaszczone. I znowu, jak gdyby są właścicielami tych, co kiedy mieli grudniowe. I oni po prostu nie pozwolą trzeba wyciąć, bo to jest ich własność i po prostu i, to jest też inny. Jakoś interwencje były jakieś, nie wiem, co to było. Zarobić coś. Cierpię na to panie. No, z przykrością słucham tej dyskusji. Ja muszę pogratulować nowemu przewodniczącemu, nowemu zarządu, że chcieli wziąć tą spółkę wodną. A oni wychodzą na to ze wszystkich, któryśmy byli w zarządach poprzednich i kilku innych. Dejmy im, niecałe dwa tygodnie są w tym zarządzie. Niech się panowie rozgodną, no bo dla nich to jest nowość. My wszyscy wiemy, przewodniczący, co jest ta samo, przewodniczący rady, wszyscy znamy te sytuacje i wiemy, jakie są możliwości spółki wodnej, jakie są, panie Franciszko, ściągalności, bo pan też był w zarządzie. Także dejmy rozpocząć. Sytuacja u pani pieniądz to ciągnie, panie Józefie, się, tak jak pan mój powiedział, przed 10, po 10 też widziałem, bo też akurat nie działałem. Dejmy, bo nie miał kto te spółki wziąć. Gratuluję, że wziął to i chce pracować w tej spółce wody. Poczekajmy na efekty. Teraz druga sprawa. Panie przewodniczący, składam wniosek, żeby wystąpić do Wód Polskich. Jakie zamierzają po prostu plany konserwacyjne na terenie gminy? Bo jeżeli nie będziemy wyczyszczone mieć, tak jak pan sołtys powiedział, Niedarskiego potoku, potoku strumień, to są potoki, które najbardziej po prostu prowadzą z tych drobnych kanałów. I to chcielibyśmy usłyszeć, bo tamtego roku na przykład na potoku strumień nie było zrobione żadnej konserwacji. Dwa lata temu była zrobiona. Chciałbym usłyszeć. I składam taki wniosek do protokołu, żeby wystąpić jednak do Wód Polskich, co po prostu zamierzają wykonać na terenie gminy tej. Wiem, że na pewno z Wód Polskich nie pojawi się, bo ja składam tamtego roku wniosek o rozbyty przewóz na Międzywalu Wispini. Było to w protokole, pan Nowak się zobowiązał. Jakoś szczęście nie mam go spotkać, co jadę do Wodni, to nie mam szczęścia spotkać, czy to przekazał dalej, czy nie przekazał. No też rozumiem, bo wiadomo, że bym na pewno pytał o to, co za rok się dało zrobić, bo się nic nie zrobiło. I tak i przy tym zostajemy. Dajmy panu przewodniczącemu, niech działa. Nie wypytujmy o firmy, jakie są wyłonione. No ludzie, przy 56 tysiącach ten przepust w Dziewinie, jakby to dobrze przy dzisiejszych przetargach, no to by było pół. A jak pan przewodniczący przeczytał, jest tam i spina, jest w miarę uzupełnienie. Każdy sołtys, co zgłosił na walne, jest to ujęte. Życzę, żeby pan zrealizował jak najwięcej, bo wiadomo, że wszystkiego się nie da zrobić. Dziękuję. Nie ma jej pretensji do pana nowego. No nie, chcę no, do narządu, tylko my chcemy pomóc. Tak. Chcemy zapoznać z problemami, jakie są. No ale o firmę zapytać. Nie, 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 od razu dla niego. Czy jest chyba to tam? Problemy. Ja ten wiatr w 30 już było ile. Do kogo pretensje? Do kogo? Najgorsza sprawa jest to, co w tej chwili powtórzę, że członkowie zarządu, którzy jeszcze w poprzednich latach dziś zgłaszają problemy, które mogli zrealizować od początku. Ja nie dało się, które... No to ma sensu, że to tylko nie ma sensu. Ale... Bardzo dobrze, że zgłaszają. Proszę zapytać, czy to jest zgodnie z spółki, czy to czy będzie... Nie. Dziękuję. No ale... Proszę Państwa, co ty chciałbyś? Nie, nie, nie. Proszę Państwa, Thank you.
Za.
Dziękuję bardzo, serdecznie bardzo, Rada Uchwały przyjęła. Przechodzimy do projektu uchwały do spisu zmiana uchwały budżetowej. Umawiamy teraz w posiedzeniu pan Wójciu na wstępie wspomnienia na temat, jak to się zmiana. Pan Wójciu, proszę głośniej, bo nie słychać. Proszę bardzo, panie Wójciu, jeśli ona sali, gdzie to wszyscy słyszy. Pani skarbnik oddaje głos. Może lepiej będzie słychać, no przecież to są pieniądze. Dziękuję jeszcze do projektu, który pomagał na komisjach. Zmiana dotyczy wprowadzenia dodatkowych wolnych środków do rozliczenia roku 2018. To jest kwota 49 292 grosze. W związku z koniecznością rozliczenia zaliczki i zapłaty faktur za nadzór autorski i nadzór inwestorski w zakresie zadania realizacji turystycznego dla Rady. Z tej zmiany wynika zwiększenie kwoty wydatków budżetowych ogółem. W związku z zwiększeniem wydatków zwiększa się deficyt. Później do kwoty 49 025 52 grosze. Deficyt budżetu na samą kwotę i przychody z tytułu wolnych środków. W załączniku drugim oraz w załączniku wydatków majątkowych, to jest załącznik numer 2.2, w dziale 630 pojawia się kwota zwiększenia 49 022 grosze na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustępie 1.2 i 3. To są projekty na ramach projektu rekreacyjnego utrzymania dla Rady. To jest druga wniosek pierwszego projektu, który był jako przewodniczący uprowadzony na komisję. Ale co to jest ten punkt 1, punkt 1, 2 i 3, bo tak nie wiemy. To jest tam jest ustawą zniszczone środki unijne z budżetu państwa. To finansowanie. Zasady pytania, czy już wszystko jasne? No nie, 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 nie. Wspomniała pani o wolnych środkach, że już dysponowujemy wolne środki, to znaczy rozliczenie ubiegłego roku, czy to już jest jeszcze jakieś, można liczyć na jakieś wolne środki? Wolnych środków będzie więcej. No to bo, dlatego się pytam. Znacznie więcej, ale na razie wprowadzamy tylko to, co musimy wprowadzić, co jest konieczne do rozliczenia zaliczek i projektu gminy. Ale o uzupełnieniu pani nadzoru wolne środki będziemy redukować deficyt, nie będziemy wprowadzać. Aha, czyli na nic nie można liczyć ze swojego stołu, gdzieś tam coś to może... Pański stół, który jest wasz stół, natomiast na pewno będziemy wybrać deficyt budżetowy, a nie wprowadzać do zadań. Jeżeli mamy jakieś wolne środki, które muszą być na pochole, czy tam pozostałe opłaty, na to ustawę wprowadzić. No, zawsze się czekało, że coś tam przy wolnych środkach... Ale te wolne środki, tak jak pani wskazuje, mówiła, że nie są... Są środki unijne i budżetowe. Nie, nie, no to w tym wypadku. Tylko jeszcze zapytałem ogólnie, czy coś jeszcze zostało. No, dostała pan odpowiedź, że nic nie będzie nowego wprowadzone, tylko po prostu zmniejszamy deficyt. Chyba, że tak jak pani skarbnik uzupełniła, mechanizm ustawowy, tak jak środki dedykowane. Czyli znaczone, 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 rozumiem. No to już ten nie ma możliwości przesunięcia. I tyle. Jasne? No teraz tak. Czy jeszcze odnośnie projektu to są te dwie Państwa, przechodzimy do głosowania. Uchwała nr 645 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Biuro Gminy na rok 2019. Chcemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Tak, Bagara. Pani Bianka. Tutaj jestem za. Jestem za. Ja jestem Ciszek. Jestem za. 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 J
są pytania odnośnie zmiany jednej prognozy finansowej. Nie widzę uchwały na 646 radnych gminy w gminie Wielkopolskim w 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gminia na lata 2019-2042. Występujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Akcent Barbara. Za. A sam ja. Dusza Gminy. Jestem za. Który jest Józefa? Jestem za. Ja jestem, jestem za. Ja wniosek kierowany na które. Kula Józefa. Za. Małecka Grażyna. Za. Pytek Maria. Pęta Anna. Za. Olemska. Za. Romańska Maria. Za. Kusiku Wolinka. Staś Tomatek. Za. Dziękuję. Też dobrze rada uchwały przyjęła. No jeszcze jedną uchwałę. Możemy na mniej jeździć. No, żeby nie musieli wyjeździć. Ale ja nie będę jeździć. Ale że to uchwalę nie będziemy zapisywać, żeby dowiedzieć. No. Uchwała nr 637 Rady Gminy w dniu 28 lutego 2019 roku w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla ochotniczych strażów pożarnych ziomów. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Absolut Barbara. Jestem za. Cały Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Jestem za. Małecka Grażyna. Za. Piekarz Marcia. Święta Andrzej. Za. Za. Romańska Maria. Za. Uścigu Monika. Staś Tomatek. Za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że rada uchwały przyjęła. Państwa. Mogę? Przechodzimy do punktu kolejnego. To proszę. Ja chciałam serdecznie Mikołaja i strażaków z domu serdecznie podziękować Państwu za przyznanie kwoty 50 tysięcy na dofinansowanie zakupu samochodu za OSP Zdrowia. Dziękuję bardzo. Ja myślałem, że tam ma 6 tysięcy za kolorami do Pani. Niech sobie kawałek. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panu Radnego. Tak, czyli po prostu podatek od nieruchomości, od prowadzenia działalności gospodarczej. Ale oczywiście by chciała.
podatku, tak jak na przykład na pani udział w PIT-cie wszystkich mieszkańców, to nie jest określone, że wpłynęła pani Józefie Kular tyle i tyle podatku. Tylko jest jednym pozwem. Ale jest to firmy ogółem? Jest ogólnie od wszystkich firm udział w podatku CIT. Czyli nie ma pod poszczególnych, tylko od każdego. Natomiast przykład, jeżeli chodzi o ten wykaz dotyczący 5 pracowników, to badać i do pracowników, no musimy nie zadzwonić, ale trudno. No, nie jestem w stanie określić, jakie to znaczy takich danych. No które mają jakiś wpływ, bo to jest, nie wiem, dobrze. Ale na budżet pan Jerzy ma wszystko. Tak, ale nie ma wpływ. Ale ja pamiętajcie, co to jest CIT. CIT to jest podatek od przedsiębiorstw prawnych, które w jakiś sposób wykazują dochód. Jeżeli na przykład ktoś korzysta ze zwolnienia podatkowego, który inwestuje okres kosztowy na jakiś pomoc na misie MIS, to on w tym momencie jest zwolniony z CIT-u i on w tym w jakiś sposób nie, no w tym torcie nie uczestniczy, tak? Natomiast większość firm jednak unika płacenia podatku CIT dochodowego poprzez to, że wykonuje amortyzację środków trwałych, czy ewentualnie robi spore koszty uzyskania przychodu. Natomiast darowizny. Natomiast nie jesteśmy w stanie określić, ile tego udziału w budżecie jest w poszczególnych firm. Natomiast my możemy określić tego typu własny deklaracji podatkowej od posiadacza, czy zajęcia działalności gospodarczej podatku nieruchomości, czy gruntu zajętego pod prowadzenie działalności gospodarczej. Bez innego wykazu pani zrobić nie mogę, bo to byłoby zrobienie palcem, jak to się mówi, w wodzie wpisane. A tak jak pan mówi, ja podtrzymuję, bo ja wiem, ja przynajmniej słyszałem, że jeżeli ja jako radny się mogę dowiedzieć, ale nie mogę tego ujawnić, to damy dwa zastrzeżone. Zweryfikujemy to. No, dlatego... No to jest wchodzi do budżetu. Chcę wiedzieć, ile ta firma na przykład, żeby nie mieli ochrony danych osobowych, składa się do budżetu naszego gminnego, prawda? No ale z drugiej strony, jeżeli jest jakaś tam firma, Kowalski czy Nowak, i teraz pani dostanie dane, że Kowalski tyle i tyle ma działalności i rozpuści to w mediach czy gdzie indziej. O to mi właśnie chodzi. No, wygada się z kim. No bo o tym będę mówił, czy tylko do mojej wiadomości. Moi drodzy, czy nie pytamy, jak się ma dochody? Nie, nie, chodzi o podatki. Nie, no to ja słucham tego, tak samo prowadzę kupę na działalność. Ja pani mówię, mój zakład, widzi pani, jeździ pani koło niego, odprowadzamy do budżetu gminy co roku 1400 zł. To nie jest tajemnicą, mogę ujawnić, bo ja to ujawiam. Ale od nieruchomości to, co stoi na działce, ten budynek. To jest 1400 zł. Ale nie mogę pani ujawnić CIT-u czy mojego dochodowego, to co wpływa do przez urząd skarbowy. Tego już pani. Ale na pewno nie interesuje, ile pan ma dochodu, tylko ile pan daje do budżetu gminy. No to mówię pani, 1400 z mojej działalności. To jest metra kwadratowego i działki. Ale pamiętajmy, z czego składa dochód? Dochód składa się z podatków, które bezpośrednio są pobierane, podatek dolny, nieruchomości, od podatków darowych, płaty przeciwnoprawnej i tak dalej. One są konkretnym dochodem bezpośrednich gmin. Ale udział w CIT-cie i PIT-cie jest sumą, to jest po prostu przekazuje nam budżet państwa z tego, co ogólnie ktoś zadeklarował, że PIT składa, mieszka, ale przynajmniej rozlicza się z gminą daną. Natomiast z danej gminy. Natomiast to nie jest tak, że będziemy wiedzieć, takiego wykazu nic nie pani nie dostanie, że pani widzę pani nie mogę powiedzieć, że PIT-cie jest tyle, bo my tego nie wiemy. Ale ogólnie moi drodzy, to w sprawozdaniu dostaniecie. Ale na przykład firma, bo nie już zachowała, to jest tylko jedna osoba, ale jak ktoś zatrudnia tam 10, 15, 20, 30 osób, czy ileś tam, no to on tam ma od tych osób ileś do tu. Ale nie tak, nie pani dostanie takiego wykazu, to ogólnie podróżnie płacie fundacji, stowarzyszenia, takie jak OSP,
i macie firmy i przedsiębiorstwa. I my mamy to jako nie, że to do naszego dochodu bezpośrednio, tylko najpierw odprowadzać to do urzędu skarbowego, bo to później Ministerstwo Finansów dzieli to, tyle udziału w tym podatku, bo to jest określony udział. To nie jest tak, że to jest całość, bo my mamy. Pani Skarbnik tutaj mówi, że udział w CIT ze wszystkich przedsiębiorstw to jest 100 tysięcy złotych. Raz więcej, raz mniej. Natomiast po drodze, tutaj wiele firm korzysta, zresztą my też mamy prawo wygrażać różnego rodzaju zwolnienia, tak? I te zwolnienia, ale też każdy przedsiębiorca może starać się o zwolnienie właśnie z tytułu poniesionych nakładów. Są takie sprawy, jak teraz wiecie Państwo, specjalne strefy ekonomiczne to nie jest to cały gruntu, tylko dany właściciel gruntu może się starać w specjalnej strefie ekonomicznej, czy to mieleckiej, czy krakowskiej, czy katowickiej, o pozwolenie na prowadzenie działalności na działce, którą on posiada. I w ramach prowadzenia tej działalności, jak dostanie zezwolenie, to on korzysta z zezwolenia przedmiotowego albo podmiotowego. Podmiotowe to jest, zatrudni określoną ilość osób, którą podaje, ma zatrudnić i wtedy on nie odprowadza tego CIT-u do tej wysokości, jaką ma określone zezwolenie. Zatrudni 20 osób, to jest 3 lata w ramach tej opłaty, którą poniesie, w jaki sposób skorzysta z zezwolenia z CIT-u. Przedmiotowe to jest takie, że określone przedmioty działalności są spełnione z tym CIT-u, albo na przykład poniesione nakłady z poszczególnych działalności, tak jak na przykład pan w Niepołomicach uzyskał, że zainwestowane środki finansowe, które wyłożył na teren gminy Niepołomice, czyli wybudował fabrykę za około 500 milionów złotych, to on te 500 do tej kwoty ma prawo korzystać z ulgi w CIT, czyli płacić podatku dochodowego od firmy do tej wysokości. No to pani Skarbnik tutaj mówi, że dostanie pani sprawozdanie do budżetu. Popisówka jest zakreślone, ile z CIT-ie planowaliśmy, a ile otrzymaliśmy z budżetu państwa. W uchwale budżetowej są prognozowane wpływy z podatku CIT, jak i PIT, natomiast w sprawozdaniu, tak jak bym powiedział, z wykonania budżetu za rok dany, są wykonane dochody z podatku jednego, drugiego, wszystko jest. Ale mówię, skala to tam się pojawiła na niektórych zebraniach, na przykład niektórzy tam miliony złotych odprowadzają do budżetu, to chcę Państwu powiedzieć, że milion złotych otrzymamy w podatku niecały wpływ rolnego całej gminy. Podatku leśnego było 140 tysięcy, opłaty eksploatacyjnej jest około chyba 60 tysięcy złotych, czyli gruszywa, polsrowa, naftowa. Podatek od budowy i budowli to jest też około tam 1000 tam związanych z przesyłem energii, telekomunikacja, PGE dystrybucja, czy tam tałem dystrybucja. Natomiast największa, jak to się mówi, skala dochodu to jest podatek od nieruchomości. To jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Czyli to tak zwane, jak pan Andrzej zawsze mówił, stodołki, które nie prowadzą działalności znaczy rolniczej i prawie się okazuje, że nie mają hektara. Proszę bardzo, panie przewodniczący, w sprawie bieżącej wypowiedzi. Kto z Państwa w sprawie bieżącej wypowiedzi? Ja mogę coś powiedzieć? Możesz pytać. Mogę pytać. Coś, proszę Państwa, byłem wczoraj w telewizji spotkaniu. Proszę słuchać, proszę. No i była gazeta, która leży w gminie na Ochrę, należała akurat dziejącego zagrania. I tam czytały, nie tylko ja, bo nas tam kilkanaście osób, które zdołali, to jest napisane ochrona środowiska. I tam pisze sporo, bo 6-1 miliona wydały tam. I cały czas jest opisane o przodu, a dwa wyrazy są tylko, że budowa sieci kanalizacyjnej. Jeżeli ja się może, bo oni tam byli, jak rękli na mnie, mówi, że my słyszeliśmy, jak byli tu na zebraniu, mówi, obiecał samej dotacji, bo ci 15 milionów to co? Za ile lat będzie ta kanalizacja, jeżeli tak gmina puszcza taką informację? No i ja mnie się też tak wydaje, że jeżeli, że można by się pochwalić, bo ten szoku jest, wiadomo, że są problemy, to jest cała latyna. Ale czy nie może... Ja tylko chodzę słowo, czy ja też wypowiedziałem? Ja nie wiem. Tu jest urząd gminy wydał to. Ale nie, ale to nie, bo to jest gmina, myślę, że ktoś to reaguje. Chodź, no.
No i po prostu mnie się wydaje, że trzeba się pochwalić tą kanalizacją, bo ludzie na to czekają faktycznie. Ja tam jak miałem to broniłem, to co słyszałem na sesji budżetowej, co przy zadaniach wyboru sołtysa pan mówił, no ale jak ktoś przeczyta i po prostu twierdzi, że tym właśnie jeszcze oni to odliczyli, bo 1,5 miliona na coś tam było, od tych 6, to mówi to za 100 lat tego nie zrobicie. No i mówię, żeby taką informację podawać, taką, żeby ludzie to, przynajmniej bo reklamę też się trzeba mieć pochwalić, a po prostu, a nie, że tylko przodkiem, bo wiadomo, że są to jest opisane, ja to rozumiem, że są problemy, nie? No, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No ale jak nie powiemy o kanalizacji, co ludzie oczekują, no, to jest takie moje mierze, ja tu się wyłączą, żeby to nie mówić, tylko było nas tam 14 osób i stwierdzili wszyscy, no to co ja mówię. Ma pan rację z podróżnikową, że trzeba się chwalić, ale trzeba się chwalić tym prawdą, tak? W związku z powyższym. No, nie wiem, czy ja się jasno wyrażałem na tych zebraniach. Pamiętajmy, że państwo też wiecie, że wprost gmina tej dotacji nie otrzymała, tylko spółka gminy gminy. W związku z powyższym tutaj piszemy o inwestycjach gminnych. Natomiast w budżecie, który państwo uchwalaliście 28 grudnia, to państwo widzicie, że forma dofinansowania wygląda w ten sposób, że państwo, my jako gmina, dokapitalizujemy spółkę, bądź ewentualnie, jak będzie już infrastruktura wybudowana, będziemy dokładać środki finansowe do taryfy. Natomiast pamiętajmy, że dotacje otrzymała spółka gminy. No jeżeli mówimy o tym, że mamy się chwalić, to później ktoś by mi zarzucił pod koniec roku, że wójt gminy Dwinia opowiada, czy urząd się chwali rzeczami, które nie wykonał. W związku z powyższym tutaj jest informacja precyzyjna, co mamy w budżecie gminy. W budżecie gminy mamy wprost napisane na przód i mamy dokapitalizowanie do spółki, tak? Całą dotację i pożyczkę otrzymała spółka gminy Dwinia. Ale żeby być w jakiś sposób też precyzyjnym i trochę bez was, a z drugiej strony też wobec mieszkańców, państwo wiecie doskonale, jaki jest budżet i wiemy też doskonale ci, którzy byli wcześniej, że cały rok 2000, jak to się mówi, 18, zostanie wyprzedany. Tak? No niestety, to też mówię ludziom, że oferta, państwo też, oferta, która była ostatnia, to po 53 miliona, mamy 33. To chociaż byśmy podpisali te 53, to nie jesteśmy w stanie w ciągu roku wydać tyle i tyle środków, żeby tutaj było napisane, no, później by każdy powiedział, że to nie prawda, tak? To napisze, że wydam 10 milionów, których nie wydam, bo nie jestem w stanie wydać. Tam nie chodziło o to, no oni zarzucili, że po prostu było, no bo tam czytają ludzie gdzieś, no przecież było, że tam w internecie, nie w internecie, że gmina ma tam dostać 15 milionów, a tu, że na razu bywa. Ludzie tak to rozumią. Ja to rozumiem, nie, do mnie to pan nie musi to mówić. To przecież pan jako radny... I starałem się, ale to nie przegadał. Uchwala ten budżet 28 grudnia, no to przecież ten artykuł tyczy się tego budżetu. Natomiast dotacja jest rozpisana teraz aktualnie już na 2022, tak? Ta cała 15 milionów to uzupełnienie w formie pożyczki. I chociaż byśmy teraz nawet podpisali umowę z wykonawcą, to ręczę państwu, że nie jest w stanie wykonawca przerobić więcej niż dokumentację i na przykład budować część w stanie surowym obiekty żelbetowe, oczyszczalni ścieków. I chociaż nie wiem, jak to ile kosztowało, to nie jestem w stanie wydać więcej niż 4,5 miliona. Bo nie ma takiej możliwości, żeby w marcu podpisując umowę więcej przerobić pieniędzy. Tam nie chodziło o przerobienie, to mówię jeszcze raz, że po prostu oni inaczej to interpretowali, że jest dużo pieniędzy, a po prostu mówi się, że coraz mniej, nie? To panu tłumaczy. No ja nie rozumiem, nie pan nie musi tłumaczyć. Pan ich mnie nie tłumaczy, bo ja to rozumiałem, ale to nie przegada pewnych ludzi, a nie byłem sam. Wszyscy wiemy, a ktoś wie, ale nie ma, więc komu będziemy tłumaczyć? Komu? Są tam tacy, co czytają te gazety. Proszę bardzo. Panie Wójcie, no ja rozumiem, ale dokumentacja to jest, bo pan mówi 70% rozpoczęcia inwestycji, bo to najdłużej trwa, bo inwestycje można wejść. Ale mam do pana, bo mam taką pamięć trochę ulotną, jakby pan przypomniał tej zarządzie tej spółki i Rady Nadzorczej, bo coś mi gdzieś uciekło. Prezes Rady Pamiętał, jest Rady Nadzorczej, pan zastępca, sekretarz i taki pan główny księgowy ze szpitala. Chodzi nie, tak? Przepraszam. Ale to, tak. O,
Mógłby pan powtórzyć, bo nie zrozumiałem bardzo. Pan Jan Wojka, zastępca wójta gminy Mateusz Krasi. Kazimierz Michorowicz. A to trzy osoby. Pytanie radnych. Są jeszcze sprawy bieżące? Państwo są tyśli? Radni? Nie widzę. Wolne wnioski? Co sesja w Kawórku, to wiada nie Jeszcze ktoś? Nie widzę, proszę Państwa, na pewno. Mam drugi.